Cześć. Kojarzycie może panią poseł Prawa i Sprawiedliwości Krystynę Pawłowicz? Na pewno ją kojarzycie. Wybiła się na debacie o związkach partnerskich. Tak, dobrze kojarzycie. To ta pani, która mówiła, że człowiek musi być produktywny i wydać na świat potomstwo, a sama jest bezdzietną starą panną. Po tej debacie chciałem sprawdzić, kim ta pani tak naprawdę jest. I wiecie, czego się dowiedziałem? Dowiedziałem się, że jest prawnikiem, nauczycielem akademickim, z tytułem doktora habilitowanego i profesora nadzwyczajnego jednej z uczelni. To mnie naprawdę bardzo zaskoczyło. Do tej pory myślałem, że tylko ludzie bez wykształcenia, bez jakiejkolwiek gruntownej wiedzy, mogą gadać takie brednie. Dlatego między innymi założyłem ten kanał. Ale teraz już wiem, że można mieć tytuł naukowy i dalej gadać brednie. Więc to moje studiowanie w niczym mi nie przeszkadza. Co do samych związków partnerskich, ja jestem jak najbardziej za. To na pewno nie godzi w instytucję małżeństwa, bo to działa tak jak umowa na przykład sprzedaży samochodu. Co więcej, rozgorzała teraz dyskusja nad tym, co by pani Krystyna Pawłowicz zaprzestała wykładania na wyższych uczelniach. Nie wiem dlaczego. W końcu tylko wyraziła swoje poglądy. A nigdzie nie jest napisane, że nauczyciel akademicki nie może mieć poglądów. A co wy o tym sądzicie? Akurat waszego poglądu na tą sprawę jestem bardzo ciekaw. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Trzymajcie się i cześć!